Zaledwie 7 dni pozostało mieszkańcom gminy na głosowanie i wybór inwestycji, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku w ramach budżetu obywatelskiego. Wśród propozycji dominują remonty ulic oraz chodników, ale sporą popularnością cieszą się także place fitness dla dorosłych. Za przykład posłużyła tutaj siłownia, która powstała niedawno w parku. Krośnianie, pytani o najważniejsze ich zdaniem inwestycje, wskazują właśnie na takie miejsca rekreacji, ale także na wspomniane remonty. Krosnoodrzańskie po raz kolejny wyróżnia się na mapie Polski. Jest bowiem w tej nielicznej grupie gmin, które wprowadziły budżet obywatelski. Zdecydowało się na niego zaledwie 30 miast w całym kraju, a przecież w Polsce mamy prawie 2,5 tysiąca gmin. Mieszkańcy odpowiedzieli bardzo pozytywnie i licznie włączyli się w tworzenie budżetu. Finał głosowania zaplanowano na 29 listopada. Ankietę do głosowania można pobrać na stronie internetowej Urzędu Miasta www.krosnoodrzanskie.pl lub w biurze obsługi interesanta. Każdy z głosujących może wskazać do realizacji maksymalnie 5 zadań inwestycyjnych. Aby głos był ważny, w każdej z 47 pozycji zaznaczamy tak przy wybranych inwestycjach albo nie przy pozostałych zadaniach. Przy ocenie krośnieńskich projektów brana była pod uwagę możliwość realizacji zadania do grudnia 2014 roku, gospodarność, koszt realizacji, możliwość zabezpieczenia w kolejnych budżetach pieniędzy na funkcjonowanie zadania, atrakcyjność projektu i jego znaczenie społeczne. Teraz trwa głosowanie. Wypełnione ankiety można złożyć do urny w Urzędzie Miasta, wysłać pocztą na adres Urząd Miasta, ulica Parkowa 1, 66600 Krosnoodrzańskie lub przesłać zeskanowany formularz mailem na budzetobywatelski@krosnoodrzanskie.pl. Jedna osoba może złożyć jeden formularz. Propozycje, które otrzymają najwięcej głosów, zostaną wprowadzone przez burmistrza do budżetu 2014 roku do wyczerpania puli środków finansowych w wysokości 350 tysięcy złotych.